Wigilię narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa przypada wspomnienie pierwszych rodziców rodzaju ludzkiego, świętych Adama i Ewy. W martyrologium rzymskim nie ma o nich wzmianki, jednakże Biblioteka Sanctorum nazywa ich wprost świętymi. Nie ma też ani jednego wśród pisarzy kościelnych, którzy by mieli odwagę umieścić rodziców rodzaju ludzkiego wśród potępionych. Adam był pierwszym człowiekiem, praojcem ludzkości. Imię Adam z języka hebrajskiego oznacza po prostu człowiek i ma wspólny rdzeń z Adamach, który oznacza ziemię. Według relacji biblijnej o stworzeniu, Bóg ulepił Adama z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, czyli ducha, czyniąc go zdolnym do samodzielnej egzystencji fizycznej i religijno-moralnej. Ukształtował go na swój obraz i podobieństwo. Z Ewą, swoją małżonką, Adam cieszył się rajem, pełnią szczęścia. Po grzechu pierworodnym stracił szczególną i wyjątkową więź z Bogiem. Musiał pracować i w pocie czoła zdobywać chleb powszedni. Adam był pierwszym rolnikiem. Będąc ojcem ziemskim, jest on również figurą Chrystusa, od którego pochodzimy według ducha. Ewa to pierwsza kobieta, pramatka, małżonka Adama. Jej imię oznacza Matka Żyjących, jak to tłumaczy Pismo Święte, bo stała się matką wszystkich żyjących. Opis stworzenia jej, z żebra Adama, podkreśla tożsamość człowieczeństwa kobiety i mężczyzny i ich równość. Zwiedziona przez szatana popełniła grzech, powodując nieszczęście duchowe i egzystencjalne. Grzech i kara nie przekreśliły zawartego w błogosławieństwie Bożym daru przekazywania życia, choć spowodowały cierpienia i trud. Ewa urodziła Kaina, Abla, Seta i wielu innych. Ewa jest figurą Maryi, przez którą przyszło na świat zbawienie. Z opisów biblijnych wynika, że pierwsi ludzie po stworzeniu byli święci. Ich ciała miały nie podlegać cierpieniom ani śmierci. Ich rozum był światły, a wola skłonna do dobrego. Byli szczęśliwi. Ich stan, jak też miejsce przebywania, Biblia nazywa ogrodem. Aby jednak te wszystkie dary nie były bez żadnej zasługi ze strony człowieka, Pan Bóg wystawił go na bliżej nam nieznaną próbę, którą Biblia w sposób obrazowy przedstawia jako zakaz spożywania owoców z drzewa poznania dobra i zła. Pierwsi rodzice za namową szatana nie wypełnili polecenia Bożego, dlatego utracili wszystkie przywileje otrzymane w raju. Pan Bóg w swoim miłosierdziu zapowiedział jednak Zbawiciela świata, który wyjdzie z rodzaju ludzkiego i pokona szatana. Przywróci zakłócony przez grzech pierwotny ład. Ludziom da zbawienie, a Panu Bogu pełne wynagrodzenie. Jak żywe było zainteresowanie losami pierwszych ludzi w pierwotnym chrześcijaństwie, świadczy apokryf z pierwszego wieku zatytułowany Życie Adama i Ewy. Do naszych czasów dochował się w kilku językach. W języku greckim ma on tytuł Apokalipsa Mojżesza. Według niego losy naszych pierwszych rodziców miały być objawione Mojżeszowi na górze Synaj, kiedy Pan Bóg przekazał mu dekalog i rozmawiał z nim przez 40 dni. Po wypędzeniu z Edenu pierwsi rodzice postanowili pokutować, aby Pana Boga przebłagać za swój grzech. Ewa zanurzyła się w rzece Tygrys na 37 dni, a Adam w Jordanie na dni 40. Po 18 dniach zjawił im się szatan i zwiastował im w postaci anioła, że ich pokuta jest już niepotrzebna, gdyż Pan Bóg przebaczył im grzech. Adam poznał wszakże złego ducha, który był sprawcą wszystkich nieszczęść ludzkich. Jedna z legend głosi, że Adam miał być pochowany w okolicach Hebronu, inna zaś podaje, że na Kalwarii, gdzie krople krwi umierającego Chrystusa padły poprzez szczelinę spękanej trzęsieniem ziemi na czaszkę Adama. Powszechne jest przekonanie, że Adam i Ewa pokutą zadośćuczynili Bogu w tej mierze, w jakiej byli zdolni to uczynić. Zbawiciel zaś, Syn Boży, tak obficie zadośćuczynił za winy naszych prarodziców i tak wiele nam przyniósł dobra, że Kościół ma odwagę śpiewać w liturgii Wigilii Paschalnej o szczęśliwa wino Adama. Autor Księgi Mądrości wychwala mądrość Bożą, że ustrzegła prarodzica i wyprowadziła go z jego upadku. Święty Augustyn w jednym ze swoich listów pisze o bogobojnym życiu Adama i Ewy. W Kościele Wschodnim natrafimy na ślady formalnego kultu Adama i Ewy.
pierwszą niedzielę Adwentu, poświęca się przodkom Pana Jezusa. W kanonie na ten dzień kapłani modlą się słowami: oddajemy chwałę najpierw Adamowi, który zaszczycony ręką Boga Stworzyciela i ustanowiony naszym pierwszym Ojcem, zażywa błogosławionego pokoju ze wszystkimi wybranymi w przybytkach niebieskich. Ikony greckie oraz obrazy łacińskie, kiedy przedstawiają tajemnicę stąpienia Chrystusa do otchłani, niemal z reguły na pierwszym miejscu przedstawiają Adama i Ewę wyprowadzanych przez Chrystusa z piekieł i prowadzonych do nieba. W niektórych ikonach wschodnich Chrystus wprost trzyma za ręce naszych prarodziców. Przy Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie istnieje kaplica poświęcona świętemu Adamowi. Apokryf z V wieku o stąpieniu Chrystusa do otchłani wśród dusz oczekujących Zbawiciela Adamowi oddaje szczególną pochwałę. W ikonografii ukazuje się Adama i Ewę w scenach biblijnych. Najczęściej w scenie stworzenia, ale także w chwili grzechu pierworodnego lub wypędzenia z raju. Atrybutami naszych prarodziców są baranek, kłos i łopata, symbol troski o pożywienie. Módlmy się. Boże, Stwórco i Odkupicielu, wejrzyj miłosiernie na nędzę naszą, upadkiem pierwszych rodziców spowodowaną, a łaską Twoją, wspierając nas zawsze, przez wstawiennictwo świętych prarodziców naszych, Adama i Ewę, zbaw tych, których z miłości stworzyłeś i krwią własną odkupić raczyłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.